Oro. Dobra, która strona jest lepsza? Bo Maxerek pisze, że Lee Chess, a Kazyt pisał, że Chess. Która jest lepsza? A czy nie, może inaczej. Nie, która jest lepsza, bo ja mam w dupie, czy w tej się realistycznie przesuwają szachy i masz poczucie, jakbyś grał w dupę z tym. Jak on się nazywał? Co grał z maszyną Google'a, czy tam inną? Jak on się nazywał? Kasparow! Ty, ja nie chodzi mi o to, żebyś się czuł, jakby ci Kasparow lizał dupę jęzorem. Tylko chodzi mi o to, żeby był ranking, żebyś z ludźmi grał. Rozumiesz? Live. Yeah, boy! Znalazło! Siema! A już gram. Sawagę 0076. Dobra, widzowie, ostatnio w szachy grałem bardzo dawno temu. Tam z widzem raz grałem na przedłużanym. A, bo czas leci. O Jezu. Dobra, nie wiem, na pałę będę grał, bo ja nie wiem. Są pewnie jakieś taktyki różne. Wiem, jak chodzą figury, to chyba mi wystarczy. Jakie on ma elo? A jakie ja mam w ogóle? Ty win? Pa! Ale oro. No i co? Ja nie wiem. Ty warf? Zaraz przegram. Nie no, widzowie, przegrałem już? No skąd wiesz, że tak w dupę? No daj chwilę. Muzykę jakąś puszczę. Ty, jest! Ja mam 800 elo, on 797. Oro. To jest król? Dobra, jestem gotowy na szachy. Już wiem, który to król. Co jest? Czemu? On jest głupi? Ty, czemu on mi oddał tą królową? No i co ty mi możesz tym gówna zrobić, śmieciu? Dobra, oro. Wycofał się. Czyli jakby moje na wierzchu. Czyli ok. Co zrobisz teraz? Ustawiam go, widzowie. Ustawiam sobie go jak chcę i patrz teraz to. Oro. Czy gram pierwszą gierkę? Tak. Dobra, wyszedł koniem. Co to oznacza? To jest jakaś tajna pewnie taktyka, której ja nie ogarniam. Ale z drugiej strony, on może być pieprzonym debilem też. Jakby nie można w 100% myśleć, że on jest dobry, bo debil mi oddał jakby za pionka królową. Czyli on jest durniem. On nie wie, co ty robi ten koń. Trzeba pod przeciwnika grać odpowiednią taktyką. Debil wyszedł koniem, bo ja wyszedłem koniem. Czyli jeżeli ja dotknę tego, to on pójdzie też którymś z tych dwóch. Patrzcie. To jest debil, pa. Dobra, nice, jest close. Moja taktyka prawie działa. Bo się ruszył wieżą. Na wieżę jest całkiem podobna, bo zobaczcie to, taka sama podstawa. Czyli jakby ruszył się tym, co chciałem. Dobra. Tego pionka chcę mu zbić, prawda? Więc robię oro. Patrz to, mam praktykę. Tu pójdę, potem tu. On zbije.
patrz to, on tak nie ogarnia, patrz to. Pyk, 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 pyk. 17 ruchów do przodu, myślę, Jezusie, on na pewno to weźmie, bo jest... Ty, źle, bo jak to zbije, to on mi zbije to, a ja nie chcę tracić tego. Musisz walczyć o central, o centrum, czyli cztery środkowe pola są najważniejsze. Jakby centrum było najważniejsze, to Polska byłaby mocarstwem w Europie. Co ty pieprzysz? Się w ogóle nie znasz na strategii. Worf jest oddać to? No co no, taka jest prawda, widzowie. Patrzcie, pyk, 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 pyk. Nie wydaje mi się, że to jest Worf. Więc lepiej chyba koniem się pójść tutaj. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba, że konia zostawię i konia za konia wezmę. I pójdę tym tutaj. Wtedy pionka mu zabiorę. Tak. No co, no jak mam komentować inaczej? Nie znam się na tych taktykach. I dobrze wyszło. Nie, źle, bo ja tego nie zbiję. No dobra, wyszło to za to i on stracę pionka. Nieprzemyślane do końca, bo on teraz bije pi... Poczekaj, on nie ma jak tego zbić! HAHA! CO ZA DEBIL! Patrz, przecież on nie ma mi jak tego zbić! CO ZA DUREŃ PIEWSZONY! Jezu, jakie oro! Co zrobisz? Sura daj! No i co? Zesrałeś się już? Mam gigaplan. Bije to. Tu jest chyba win, nie? Tak. To tutaj? Nie, bo tu jest wieża. Nie, to tutaj? Nie, bo też... Jakbym zbił to... Nie, dobra, to już za bardzo kryję to. Gdzie ja mam drugą wieżę? A on mi zbił wieżę tym! Jezus Maria! Kiedy on ją mi zabrał? Ty, mogę tak bić te pionki za free? Ta? A, to nie... To w sobie wybiję mu figury, loj. A królem się może ruszyć tylko tutaj. Ty, poczekaj! On królem się może ruszyć tylko tu! Dziękuję bardzo, Kazet. Mleczarz Kazetowi kupił, dziękuję bardzo. Mleczarz. Ale chyba dobrze idzie, nie? Chyba win będzie. Chłop już nie wie, co się dzieje, frajer. O kurde, poczekaj. Let's... Zbiję pionki? No nie mogę, bo mi frajer spróbował tego. Dobra. I teraz tak, co on może? Może tym tutaj, ale na pewno to straci. Więc fajnie było, jakby to zrobił. Bo może nie pomyśli o tym, że to straci, wiesz? Zawierzę. Nie chciałbym tej wieży tracić, powiem szczerze. Ty, wolę chyba gońca stracić niż wieżę. Bo jak wezmę tutaj, to stracę gońca. Mogę tutaj wziąć tą wieżę i wtedy stracę gońca. Chyba wolę gońca stracić niż wieżę. To się goniec nazywało, czy tam Laufer.
Co zrobi? Tego minią, ożywić. Czopek? Dupę, jaki czopek? Musi to zbić albo będzie uciekał. Zobaczymy co zrobi. Ty, ja mam 4 minuty tylko. Muszę szybciej klikać, bo zaraz przegram czasem. Dobra, koniec zabawy. Idę tym. Tutaj. Za chwilę. Tym tutaj pójdę i nie będzie mógł się ruszyć pionkiem. Ty, poczekaj. Idę tym tutaj. Pionka zbije. Jest close. Bo król się nie może ruszyć tu ani tu. Czyli jak ja pójdę tym tutaj, to jest close wina, pa. No co robisz? No nie chcę ci tych pionków niszczyć, rozumiesz? O kurde, zabierze mi pionka i będzie król ten. Aj. Mogłem olać tego pionka. Mogłem olać tego pionka. Ja pierdziel, co za szmata. Ale w sumie jak tu pójdę, to mi nic nie będzie mógł zrobić już. Mogłem olać tego pionka, nie? Wiesz, że jak dojdziesz pionkiem do końca planszy, to możesz wymienić go na dowolną figurę? No to git. On mi tym nic nie może zrobić, tym głównym. I sobie idę teraz tutaj. I jest Klaus Winka. Nie, pójdę... Chciałbym mu jak najszybciej zbić jakoś tę wieżę, może... Co to było? Tak mignęło. Dobra, ale zobacz. Po co to? Po co to zrobił? Dobra, i teraz nie może się w ogóle ruszyć tym pionkiem, bo inaczej będzie szachmat. Tak? A nie, bo tą wieżą może pójść tutaj. Nie. Wtedy ja zbiję wieżę tym. Może pójść wieżą tutaj. A, wieżą pójdzie tutaj. Tu pójdzie wieżą. Co się stało? Co się stało? To jest historia? Ej! On to mógł zrobić już od dawna! A nie, od wtedy, kiedy ja się ruszyłem królem tutaj i sobie mnie ustawił. Ej, w dupę! Ograł mnie swoją głupotą? Dwa błędy, co to? Bo IP wyskoczy. Dobra, gramy następną partię. Chłopiec z USA! Zobaczymy potęgę USA, patrz to! Co, potęga USA? Myślisz, że się obsram? A to! Pyk. Mam taki plan teraz. 200 pingu mam frajer na szachach? No i dobrze. Czemu czat jest wyłączony? Grał fair tamten? Nie. Ty, on mi tą emotkę wysłał, jak mnie pokonał. Zobaczcie. Co on robi? Dobra, wiecie jaki on ma ranking? 637, ty! Wygranych 100! I ma ranking taki jak ja! Po jednej grze! Ja wiem! Ja gram z jakimś... Nie mogę! Chłop ma 100 winów i ma taki ranking jak ja.
Dobra, jak to zrobić, żeby go opieprzyć? Dobrze zrobiłem? Miałem 800 na start? No przecież on też pewnie. Nie? Jak nie? Czemu nie miał? O kurde, pionka. A nie, dobrze, pionka zawieszy i sok. O mój Boże. I co on robi? Co jest? Ty nie skapnąłem się od razu, bo to było tak dziwne. Ty co się dzieje? W Warcaby gramy? Dobra, oro tego pionka, bo mnie irytuje, że tu stoi frajer. Bo to jest moja druga gra na tej stronie. Ja nie umiem grać w szachy. Gram tak o... Oro. Dobra, jak pójdzie tym... Jak to zbije, jak to gdzieś pójdzie dobrze. To zbije to. Ty, co ci dzieje? O co chodzi, że Bobo jest taki głu... Przerobi nawet... Co jest? Ty, on ma 100 winów i takie elo jak ja, dlatego to się dzieje. Chłop na pierwsza, ty już 100 godzin? Jest retardem wciąż. Ja pie... Co jest? Teraz tym wyjść tu. Nie, dobra. Nie. Tym tu. Tym tu, ok? Pionek tu. O co chodzi? Widzowie. O, się posłuchał. Widzowie. Co się w dupę dzieje? No i co tym zrobił? Co on mi tym wziął? Konia? Dobra, nie ma czasu, trzeba kończyć to, patrzcie to. Zaraz to kończę, już mam plan. Tym się nie może ruszyć tu. O ty szmato! Jaki bot? To jest Bob, a nie bot, ty w dupę! O kurde, ale zaorał. Chłopkom comeback robi? No trochę ta, w sumie. Tym pójdę tu. Poczekaj, tu może iść. Tu, tu i tu, tak? Ta wieża wchodzi do gry. Co jest? Czy jest ruch? Coś lepy w dupę, no czytam czat. No nie ma końca gry. Tu go zablokowałem, tu nie może iść. Tu nie może, może iść tu i tu. Tym królem, tak? Tu nie będzie mógł iść. Wieżą wchodzą do gry i oro. Nie, kurde, co ja robię? Ja pierdzielę, prawie wieżę straciłem. Dobrze, że... Gram na Boba.
Ale co ja mogę gońcem zbić? A! Gońca! Jo pierdziele, ja głupi! Źle przeczytałem, bo za daleko siedzę, wiesz, że jestem stary, nie te lata. Przeczytałem gońcem bi. Nie wiedziałem, o co wam chodzi. Dobra, czas to kończyć. Zara. Czekaj, tak żeby... Gdzie ja mam pójść, żeby go skończyć? Jak tu pójdę, tu mogę pójść. I wtedy mi nic nie mógł zrobić, się. Mam plan, idę tu i tu. Tu, tu, tu. Nawet lepiej. Dobra, kończę go. Co? Jaki remis? Chłopie, ja ci wszystko wypieprzyłem z planszy, a ty mi nic! Jak remis? Jak ta gra działa? No bo nie może się król ruszać, ale nie ma szacha. Ja pierdziele. Ale czy... O kurde, jest coś takiego w szachach? No widzę, widzę, że się nie może ruszać, a też nie był strzechowany. Jest coś takiego? Aż okno się otworzy, byś tak zgrzałem. Ty, ta gra wymaga. Trzeba muzyczkę puścić do szachów. Jezu, ale ta gra jest ciężka. Z Brazylii! Dawaj, Ronaldinho. A ja pierwszy. Patrz to, moja najlepsza taktyka to jest taka. No czemu zero, skoro awk był? Ten też jest awk. Nie, dobra, gra. Wychodzę tym. I patrz teraz. Jak dobrze zagram, biorę mu to. Nic nie może zrobić. Oro? Oro. I co zrobisz? O kurde, tu jest dama. Ja pierdzielę w dupę, jak się cofa ruch. Ty może się nie skapnie, bo on ma 586 LP. Dobra, ty chociaż otworzyłem se partię ładnie. Dobra, nie robię tego wtedy. Gram defensywnie, widzowie. Obrona to jest taktyka bitwa pod Grunwaldem, że obronisz, bronisz honoru Polski. Musisz dobrze ustawiać się przed Brazylijczykiem. Jakie były bitwy Polaków z Brazylijczykami w historii Polski? O kurde, wiem co chcę zrobić. Nie uda ci się. Obrona Jasnej Góry to jest z Brazylijczykami? Chyba nie. Jakbym tym poszedł tu, ale nie. Co ja robię? Co ja mogę zrobić, żeby to miało sens? Tu? Wtedy będzie musiał już coś zrobić, Franca. Dobra, luj. Nic, a da się skipnąć ruch? Ty, ale dobry jest ten Brazylijczyk, zauważyliście? Dobrze mi zbił tutaj. Dobry jest, nie? On ogarnia, jako pierwszy dziś.
Nie no, Brazylijczyk oro robi w dupę, jak go pokonać? Ja jestem głupi. Ty no w dupę. Lepiej, żeby mi to zbił? Chyba tak, nie będę tego bił, to jest bait. Ja pierdziel, jak mnie ta gra irytuje już! Wiesz, że nie trzeba dużo zabijać, żeby wygrywać? Ta, biały rycerz się znalazł pieprzony. Ja mam taktykę, żeby wybić wszystko wszystkim. Ok? Dobra, co on zrobił? Co on planuje? Pyk? Pyk, pyk. Tupę sryk. No nie wiem, co się dzieje na planszy, powiem szczerze. On mi może to zbić, ja mu to zbiję, on mi to zbije. Nie, nie. O kurde, jestem w dupie. Dobra, oro. Może to coś da, teraz musi uciekać albo coś zrobić. Może będzie, nie, to nie ma sensu. Może mi koń, nie, to też nie ma sensu. On będzie tym uciekał, nie? Albo, nie no, musi tym uciekać. Pójdzie tu, albo wróci. No i co może zrobić? Roszada? Jak się robi roszada? Król na wieżę. Czekaj! Po co mi roszada? Co mi da roszada? Stracę ruch! Trzeba myśleć. No ale co mi to jakaś pieprzona roszada, no? Nie lepiej tym pójść tutaj? Ty tym tutaj! I wtedy straci tego konia stąd. Duża ta roszada poprawi pozycję króla? A co jest królowi w dupę niewygodnie? Niech se tu będzie, no. Nic mu nie jest chyba. No dobrze poszedłem. Teraz musi wypieprzeć tym gównem. Albo pójdzie tu. No. Oro. Tylko nie mogę nic zrobić. Mogę zbić pionka? Nie mogę. No gówno mi to da. Mogę pójść tym tutaj. Tym tutaj. Nie. On jest teraz w idealnej pozycji. Znaczy, nie, bo jak zbije to, ja zbiję koniem, on zbije tu, ja zbiję tu. Możemy też pójść pionkiem. Tym pionkiem tutaj. I on będzie musiał coś zrobić. I to ma największy sens. Tak. Musi wtedy wypieprzać tą damką szmatą. Oro. To ma największy sens. Roszada? Dobra, wytłumacz, co daje ta roszada. Centrum całe oddałeś. W dupie mam to centrum! Będę mieszkał na obrzeżach! Co ty mi o tym centrum piszesz? Na co mi to centrum? Dobrze jest chyba. No i zobacz! Gra jak chcesz, szmata! I patrz teraz, biję mu to za free. Nic nie może zrobić, że mu pionka biorę za darmo. Nic. Chyba, to jest bait, to jest bait. Pyk, pyk. Szmatę. Pa, 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 pa. On ma 580 elo. Wyjdzie bejcik. Pa, 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 pa. Nie skapnie się, bierz to. Mogłem to szybciej zrobić, żebym myślał, że wziąłem na pałę. Kurde, mogłem to szybciej zrobić, widzowie. Serio.
Chyba, że weźmie piątka i wezmę konia, on weźmie to za darmo wtedy. Ma to sens? Pieprzę waszym ruszeniem. Nie, to jest dobre. No po co mi Roshana, no? Zobacz, jak tu dobrze przypilnowałem. I teraz gówno mi zrobi, zobacz. Nie, to będzie pyk, pyk, pyk. Ty zrobił ją. Czy to ma sens? Idę pionkiem tu. Czemu mam to poddać? Przegrałem? Skąd wiecie? Chłop ma 580 LP, on jest gównem. Zobaczycie. On jest gównem, mówię wam. Patera? No patrzę. Co zrobi? Serio się pytam. No ale o co wam chodzi? Ty serio on coś takiego zrobił? Prawym strzałki robisz? Co mi to daje? Mogę wam pokazywać jak idę. Ty, on nie wie co zrobić, ja chyba wygrałem. Kurde, nie ma... Będę musiał pamiętać o... Chociaż... Lepiej chyba tak. Dobra, robię tak. Jak mogę zbić konia? Nie mogę go zbić. No czym? Gonię? Ja pierdzielę, ja ślepy! Boże, jaki jestem ślepy, nie widziałem go, zapomniałem, że go mam. Dobrze, dzięki widzowie, dzięki wam jest elo lepsze. Teraz jego Roshada gówno da, bo ja mam widzów. On ma Roshadę, ja mam widzów, oro. Coś za coś. Jezu, ja ślepy, w ogóle tego nie widziałem, serio. Ty szachy to jest dla mnie jak taki iluzjonista, co macha tu ręką i ja nie wiem kiedy mi zegarek zdejmie. Frajer. Trzeba uważać. On coś szykuje? Tu mogę pójść. Przegrałem? Czemu nie? Czemu przegrałem? Serio, nie ogarniam tych szachów. O co chodzi? Czego nie wiem? Nie patrzę na czat, bo wy mnie bejtujecie. Musi tym pójść gdzieś. Pójdzie tu. Tak? Nie, on pójdzie pionkiem tu, tak mi się wydaje. Pionkiem tu pójdzie. Ty może nie widzisz, że to jest na koniu. Ty może on tego nie zobaczy, że ja mogę mu koniem zabrać. Ty po... Jaki jestem głupi, przecież co mu dać o pionkiem tu? Ja jestem głupi, w dupa głupi, że ja pieprzę. No i po co ja to zrobiłem? Muszę wracać.
Nie wiem. A, mogłem poświęcić. Ja pierdzielę, mogłem to poświęcić. O kurde. Racja, macie rację. Ty, on coś szykuje? Dobra, masz tu perma. Ty, bo 2 minuty zostały. Dobra, widzowie, robimy tak. Wpieprzam to tu, że niby nie zauważyłem. Wiesz, o co chodzi? Dobra, udajemy. O! Przypadkiem, ja pieprzę, można cofnąć ruch? O kurde, jaka lipa. No dobra, weź to jak musisz. Pato. No dobra, weź to, już trudno. Nie, no już puściłem to. Puściłem pionka, już weź to. Spoiler, nie uda się. Co ty pieprzysz, pa? On tak obmyśla. Co on tu ma? Mówi tak, dobra, biorę. O kurde, mądry jest. Ale nie za mądry. O kurde, nie. Nie no, gównym jest ta gra. Serio, ta gra jest gównem. Ty jesteś gównem w tą grę? Tom wie, że daj tutaj na prawo, ale właśnie się boję, że... Ty, dobra, szybko, wiesz o co chodzi? Patrz to, i on myśli tak, ja pierdzielę, za free mi oddał, pa pa pa. Teraz się nie skapnie na stówę. Nie skapnie się. On myśli w ogóle o czym innym. On myśli o tej stronie mapy. Tak mi się wydaje. Bo jest głupi w dupę. Widzisz? Ty, on coś szykuje. Trzeba szybko działać. Ja pierdzielę, on coś szykuje. A się zgrzałem. Gońca bi? Ja pierdzielę, jak ty wymądrzy! O kurde, mamy 1,5 minuty. Przegramy to, widzowie. Ty, nie zobaczyłem znowu tego, ja głupi jestem. Ty, przegramy to. Dobra, szybkie ruchy. Ty, on ma też mało czasu. On ma też mało czasu. Nie, no wymądrzy. No tak nie będzie mógł wziąć, macie rację. Worf? Worf czy nie? Albo na odwrót. Wierzą? Dobra, wierzą. Dziękuję bardzo, Pawuelo. Chyba win, Sara. Ty, poczekaj, on nie wygrał? Nie, dobra, nie wygrał. O, się obsrałem. On tak zro... Nie, on nic nie może. Ty, to jest prawie win. Jak stanę tu wieżą, to jest win. Nie, bo mi tym weźmie. Ja pierdzielę. No tak, bo mi tym weźmie. Kurde! Ale close. No nie! Konia weź?
Ty! Muszę jakoś damą wyjść, żeby win był. No co źle zrobiłem? No co źle? No nie może jej wziąć, czy może? Na czas gramy, szybkie ruchy pionkami w dół i w przód i w tył. Dama za darmo była? Tu, jak mogłem ją wziąć? W sensie tu na pałę? Jezu, mogłem tu wstanąć, tak? Nie, bo by zbił to. Co wy gadacie? Ja muszę tym wyjść! Mam plan. Nie! Ja pierdzielę, co ja zrobiłem? O kurde, on jest... Kurde, 20 sekund. Gramy na czas. Tym zapieprzą tu od razu. Tak! Szmatę, no! 6 sekund, szmato! Ez! Ja pieprzę! Ale to jest łatwa gra. Plus 82 tako. Jezus, widzowie, ty, czuję się jak Kasparow, rzeczywiście. Już wiem, po co on gra w te szachy, żeby się czuć jak Kasparow. To się, on się czuje, no... Co ja pieprzę? Trzeba już się napić i gramy. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzek.